Dawno, dawno temu, w wielkim, warownym zamku, mieszkali król, królowa i ich ukochana córka Rosalia. Królewna miała buzię jak aniołki na świętych obrazkach. Troszkę pysatą i rumianą z uroczymi dołeczkami w policzkach, z niebieściutkimi oczkami i złotymi lokami opadającymi na ramiona. Niestety, na tym kończyło się podobieństwo do aniołków. I nie chodzi tu o brak skrzydeł, lecz o pokaźne rozmiary Rosalii, która ważyła chyba więcej niż jej mama i tata razem wzięci. Rosalia jak nikt inny potrafiła docenić talenty nadwornego kucharza. To jej apetyt sprawił, że na zamku podawano już nie tylko pierwsze i drugie, ale także trzecie, czwarte i piąte śniadanie. Zaraz potem był wczesny obiad, gdzie danie główne poprzedzały liczne zimne zakąski i gorąca zupa, a te sery ciągnęły się niemalże do podwieczorku, po którym następowała wystawna kolacja. Wstając późną nocą od stołu, królewna kierowała swe kroki prosto do sypialni, gdzie usługujące jej damy dworu już rozścielały królewskie łóżko, a właściwie solidne łoże, które trzeba było porządnie wzmocnić, bo pod ciężarem królewny niebezpiecznie trzeszczało i groziło zawaleniem. Tam, otulona puchową pierzyną, śniła Rosalia swoje najpiękniejsze sny. A w tych snach była zawsze Fiotką jak trzcina dziewczyną, o której względy zapiekali najznakomitsi rycerze. Wszystkie księżniczki zieleniały ze złości, patrząc na lekką jak piórko królewnę. Te zielone panny podobały się Rosalii najbardziej, aż nieraz zaśmiała się głośno przez sen, budząc drzemiące pod drzwiami straże. I tak upływały jej dni między sutem zastawionym stołem, a wygodnym łożem. Nadworni krawcy zużywali coraz więcej materiału na suknię dla królewny, a ona nauczyła się omijać wzrokiem swe odbicie w kryształowych lustrach zdobiących zamkowe komnaty. Wolała stać w oknie i błądzić wzrokiem po królewskich ogrodach i po dziedzińcu, na którym zawsze działo się coś ciekawego. Pewnego razu ujrzała tam rycerza w srebrzystej zbroi, który dosiadał z siwego rumaka. Rycerz też dostrzegł w oknie śliczną buzię królewny i pokłonił jej się nisko. Nagrodzony promiennym uśmiechem, z wrażenia ledwo utrzymał się w siodle. Cóż to za anioł stoi tam w oknie? Spytał przejęty, ale w odpowiedzi usłyszał jedynie rżenie wiernego rumaka, jako że nikogo innego nie było w pobliżu. Niejednego rycerza już zwiodła śliczna buzia stojącej w oknie królewny i niejeden koń już się uśmiał, widząc minę swojego pana, który ujrzał potem Rosalię w całej okazałości. Bo obfite kształty wylewające się z obszernej sukni niczym strumień wody gasiły ognisty zapał rycerzy. Nic o tym nie wiedząc, srebrzysty rycerz przyrzekł sobie, że zrobi wszystko, by poznać bliżej tę cudnej urody dziewczynę. Również serce Rosalii wiknęło koziołka i od tej chwili błyszczący jeździec na siwym koniu na stale zagościł w jej snach. Królewna dobrze wiedziała, że chcąc go mieć u swojego boku na jawie, musiałaby najpierw stracić te wszystkie wałeczki i wałki, których nie udało już się ukryć nawet pod najobszerniejszą suknią. Och, przy moim apetycie nigdy nie schudnął, a srebrzysty tak pięknie wyglądał na tym swoim koniu, jęknęła Rosalia, patrząc jednocześnie zazdrosnym okiem na smukłe damy dworu krzątające się wokoło. A może przepędzić z zamku naszego kucharza, który tak dobrze gotuje, i przyjąć na jego miejsce jakąś okropną kucharkę, która nic nie potrafi?
Albo mogę zamknąć się w pokoju na cztery spusty i przez miesiąc każą podawać sobie tylko suchy chleb i wodę. Och! Królewna ze złości tupnęła nogą, a w odpowiedzi zadrżały wszystkie żyrandole i szyby w oknach. Musi być jakiś prosty sposób. Zapnęła i nadąsana opadła na stojące obok krzesło. Wtedy przez okno wiatr przyniósł z ogrodu zapach kwitnących róż i głos starego ogrodnika, który rozmawiał ze swym pomocnikiem. Tak więc czterolistnej koniczyny na próżno byś szukał w naszym ogrodzie. Tu rosną tylko starannie dobrane kwiaty, a ziemia wokół jest dokładnie wyplewiona. Koniczyna zaś woli bujne łąki, gdzie ledwo ją widać wśród wysokich traw. A już ta czterolistna to prawdziwa rzadkość, która jakby specjalnie ukrywa się przed ludzkim okiem. Ten, kto ją znajdzie, może mówić o wielkim szczęściu, bo spełni się jego marzenie. Nie może być! Pomocnik ogrodnika aż rozdziawił gębę ze zdumienia. To wystarczy znaleźć jakieś zielsko w trawie i można mieć, co się chce? To nie jest tam jakieś zupełne zielsko, oburzył się ogrodnik. Czterolistna koniczna rosła kiedyś tylko w raju i zwykli śmiertelnicy pewnie nigdy by jej nie ujrzeli. Ale kiedy przepędzono z rajskich ogrodów Adama i Ewę, Ewa zdążyła zerwać jedną i zabrała ze sobą na szczęście. No i od tego czasu trochę się tych czarodziejskich koniczynek po świecie rozsiało. Ogrodnik coś tam jeszcze mówił, ale Rosalia już go nie słuchała. Zerwała się na równe nogi, a drewniane krzesło skrzypnęło z ulgą. Znajdę ją, znajdę tę koniczynę, choć jedna musi przecież rosnąć na królewskich łąkach. A jak już ją będę miała, to spełnią się moje sny. Uradowana królewna klasnęła w dłonie i okręciła się na pięcie, wygniatając obcasem spory dołek w podłodze. Rosalia była osóbką porywczą i niecierpliwą, dlatego postanowiła zacząć poszukiwania natychmiast. Chciałoby się powiedzieć, że ruszyła biegiem na pobliskie łąki, ale bliższe prawdy będzie stwierdzenie, że zwolna potoczyła się w ich kierunku. Dopiero gdy stanęła po kolana w trawie otoczona bezmiarem zieloności, zdała sobie sprawę, jak trudnego podjęła się zadania. Już łatwiej byłoby chyba znaleźć igłę w stoku siana. Może ktoś inny by się zniechęcił, ale Rosalia zacisnęła tylko zęby i rozgarnęła zielone łodyżki. Jednak czterolistnej koniczyny nawet w bajkach nie znajduje się od tak po prostu. Królewna muszowała więc w trawie jeszcze do wieczora, a i tak wróciła na zamek z pustymi rękami. Za to była tak zmęczona, że nawet nie spojrzała na suto zastawiony stół, tylko rzuciła się na łóżko i zasnęła. A śniły jej się całe pęki zielonych koniczynek, które wyciągały do Rosalii swoje czterolistne główki. Po przebudzeniu królewna ruszyła na dalsze poszukiwania. Szkoda jej było czasu na wystawne śniadanie, więc porwała ze stołu rumiane jabłko i pobiegła na łąki. Od ciągłego pochylania się bolały ją plecy, pragnienie gasiła w pobliskim strumieniu, a głód nie dał się oszukać jabłkiem i zachęcał ją, by spróbowała poskubać soczystą trawę. Nie poddała się jednak. Wróciła na zamek razem z zapadającym zmierzchem i usnęła, jak tylko rzuciła z nóg drzewiczki. Trudno w to uwierzyć, ale na poszukiwaniu koniczyny upłynęły Rosalii dwa kolejne miesiące. Każdego ranka wierzyła, że właśnie tego dnia los się do niej uśmiechnie. Dlatego wędrowała coraz dalej i setki razy pochylała się nad trawą, jakby biła przed nią pokłony. Zaniedbała zupełnie pory posiłków. Król i królowa jadali więc teraz sami,
ale niepokój o córkę odbierał im apetyt. Tymczasem nadworni krawcy każdego dnia musieli zwężać suknię królewny, kucharze zaś szukać sobie nowej posady, bo nikt już nie doceniał jego wyjątkowych talentów. A Rosalia niestrudzenie przemierzała łąki, przeczesując palcami trawę. Czasem ogarniało ją zwątpienie, ale pół kroku za nim szła nadzieja. A nadzieja to takie błyszczące w słońcu cudeńko, które przysiada gdzieś blisko i szepce: próbuj, na pewno się uda, próbuj dalej. No i królewna próbowała, aż pewnego dnia wśród łodyżek traw zobaczyła okrągłe listeczki. Liczyła je bez końca i za każdym razem wychodziło jej 4. Jeśli na łące nie rozległy się wtedy gromkie oklaski i wiwaty, to tylko dlatego, że oprócz Rosalii nikogo tam nie było. Ona sama stała bez ruchu, jakby nie mogła uwierzyć, że oto właśnie jej poszukiwania dobiegły końca. Szybkim ruchem zerwała koniczynę i nie trudno zgadnąć, o czym pomyślała, trzymając ją delikatnie w palcach. Zbliżający się tętent końskich kopyt zmienił jej marzenie w rzeczywistość, bo już po chwili przed Rosalią stał rycerz w srebrzystej zbroi na swym siwym rumaku. Potem był piękny ukłon, nieśmiałe uśmiechy, błękitne spojrzenia i czynione szeptem wyznania. A wszystko to już na końskim grzbiecie w drodze do zamku. Srebrzysty cieszył się, że ma Rosalię blisko siebie. Koń, że królewna jest taka lekka, a król i królowa, że ich córka nareszcie jest szczęśliwa i nie spędzi reszty życia biegając po łąkach. Nadwornych krawców ucieszyła myśl, że wkrótce szyć będą ślubną suknię i nawet kucharz zdecydował się zostać na dworze, gdy usłyszał, że na weselną ucztę zaproszono już 1000 gości, a wśród nich wielu łakomczuchów. Królewna Rosalia ususzyła 4-listną koniczynę i schowała ją do złotej szkatułki, wierząc, że ta rajska roślinka przyniosła jej szczęście. Ale stary król i mądra królowa, którzy niejedno już w życiu widzieli, byli pewni, że z koniczyną czy bez ich córka i tak osiągnęłaby to, co chciała. Bo ona sama była, można by rzec, 5-listną uparciuchą. Nawet gdyby nie zgubiła na łąkach zbędnych kilogramów, to i tak srebrzysty rycerz oddałby jej swe serce. Sprawiłaby to jej anielska buzia i fakt, że zakochani miewają słaby wzrok i widzą tylko to, co chcą widzieć. No cóż, jeśli Rosali podoba się myśl, że ta roślinka przynosi szczęście, to niech jej będzie. Choć równie dobrze można by sądzić, że jak ktoś znajdzie 100-listną kapustę, to będzie mógł latać, pomyślał stary król. Ale za nic nie powiedziałby tego głośno. Bo jego uszczęśliwiła nie 4-listna koniczyna, tylko uśmiechnięta buzia ukochanej córki. Dawno temu na dachu starej kamienicy siedział sobie czarny kot o imieniu Bazyli. Wsparty o ciepły komin przymrużył oczy tak, że nie wiadomo było, czy rozmyśla nad czymś, czy drzemie. Potrafił przesiedzieć tak pół dnia i rozważać bez pośpiechu dziwne myśli, które przychodziły mu do głowy. Na przykład zastanawiał się, czy śliczna pusia, za którą szaleją wszystkie koty w okolicy, zechce wybrać się z nim na spacer do pobliskich śmietników. Może w tym romantycznym miejscu odważyłby się poprosić ją o łapkę.
ale jak wyglądałoby jej życie, gdyby pewnego dnia wyrosła mu para pięknych skrzydeł? W końcu nietoperze to takie latające mysze. Czemu więc nie ma fruwających kotów? Może, podejrzewał. Nie mamy skrzydeł, bo wtedy anioły niczym by się już od nas nie różniły. Trzeba przyznać, że Bazyl to był prawdziwy koci myśliciel. Duża rzadkość wśród mruczącej części świata. Pewnie bujałby sobie dalej w obłokach, ale przy kominie pojawił się mały, promienno-rudy kot o imieniu Motek. Fajnie się tak siedzi na dachu, no nie? Spytał, chcąc jakoś zacząć rozmowę. Jak ktoś lubi oglądać świat z góry, to fajnie, odparł filozoficznie Bazyl. No jasne, zgodził się Motek, choć wcale nie było dla niego jasne, czy w takim razie Bazyl lubi tu siedzieć na dachu, czy nie. Dobrze byłoby coś przekąsić, zagadnął znowu. Jestem taki głodny, że zjadłbym konia z kopytami, dodał. Nie zjadłbyś. Koń jest za duży i nie dałbyś rady pogryźć kopyt, stwierdził Bazyl. Ojej, pewnie, że nie zjadłbym konia. To się tylko tak mówi. No jasne, przytaknął stary kot, choć nie mógł pojąć, czy Motek w końcu jest głodny, czy nie. My, koty, to mamy ciężkie życie, narzekał dalej Motek. Byle kundel dwa razy zaszczeka, a już mu coś kładą do miski. Kot może miauczeć i pół dnia, a mało kto to kogo obchodzi. Nie zawsze tak było, Bazyl pokiwał w zdumieniu głową. Nie zawsze. Były czasy, gdy królowie nosili nas na rękach. Na te słowa zielone oczy Motka zrobiły się okrągłe jak winogrona. Naprawdę? Spytał zdumiony. To wprost niepojęte, jak wy, młode koty, mało wiecie o życiu. Ciężko westchnął Bazyl. Motek trochę się zawstydził. I pewnie byłoby widać, że oblał się rumieńcem, gdyby nie to, że już był barwy marchewki. A stary, mądry kot doszedł do wniosku, że widocznie los postawił przed nim tego kotka, by mógł mu opowiedzieć niezwykłą kocią historię. Usadowił się więc wygodnie, podwinął ogon i zaczął. Przed wiekami w Egipcie my, koty, byłyśmy czczone jak bóstwa. Przypisywano nam niezwykłą moc. Pieszczone i ozdabiane klejnotami, zajmowałyśmy godne siebie miejsce na kolanach władców. W tamtych czasach za zabicie kota groziła kara śmierci, a gdy już jakiś kot odchodził z tego świata, domownicy pogrążali się w żałobie, a na znak rozpaczy golili sobie głowy i brwi. Zdarzyło się, że król kazał służącemu odciąć kawałek swojej drogocennej szaty, by nie obudzić śpiącego w jej fałdach kota. Tak, tak, to były piękne czasy, westchnął Bazyl. Byłyśmy ozdobą salonów, ciągnął dalej. Pupilkami możnych tego świata, natchnieniem artystów. Było w zwyczaju, że goście przybywający w odwiedziny witali się najpierw z gospodarzami, a zaraz potem głaskali i pieścili mieszkającego z nimi kota. Nikt nie kwestionował naszej wyjątkowej urody. A z czasem zaczęto nawet organizować wystawy kocich piękności. Jednym słowem, w tamtych czasach kotom wiodło się tak dobrze, że psy z zazdrości obgryzały pazury. Skoro ludzie już tak dawno temu zrozumieli, z jak wyjątkowymi istotami mają do czynienia, to czemu ja teraz siedzę głodny za kominem? Powinnam raczej z pełnym brzuchem leżeć sobie na mięciutkiej kanapie, zdziwił się Motek.
No cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nas też z czasem przestaną wielbić. Kot przestał być bóstwem, a dla odmiany okrzyknięto go wysłannikiem szatana i pomocnikiem czarownic. Nastały dla nas ciężkie czasy. Ludzie zaczęli patrzeć na koty z niechęcią i strachem, aby Lekundel mógł nas ścigać do utraty tchu. Strącone z królewskich kolan, spadłyśmy wprost na zaśmiecone ulice i do mrocznych piwnic. Zły los wyszczerzył na nas kły, ale najpaskudniejszy uśmiech posłał czarnym kotom. Uznano, że czerń ich futerek to wynik konszachtów z diabłem. Takie koty miały przynosić pecha. I choć potem plaga myszy sprawiła, że koty wróciły do łask, to jednak coś z tej fatalnej opinii przylgnęło do nas jak sadza do komina. Dla niektórych do dziś czarny kot na drodze to zapowiedź jakiegoś ogromnego nieszczęścia. Westchnął Bazyl i polizał swoje piękne, smoliste futerko. Tymczasem Motek, znudzony przedługim wywodem, zwinął się w kłębek, zmrużył oczy i po chwili posapywał cichutko przez sen. Ach, te młode koty! Mają pstro w głowach i z żadnego szacunku dla starszych! Mruknął Bazyl, patrząc na śpiącego rudzielca. Ja w jego wieku! Zaczął, ale nie dokończył, bo właśnie przypomniał sobie, jakimi to głupotami zajmował się w młodości. A mianowicie, uwielbiał przebiegać drogę nadjeżdżającym dorożką, a potem zza węgła przyglądać się, jak woźnica gwałtownie ściąga lejce i zatrzymuje w miejscu konie. Biedny ten człowiek klął siarczyście i rozglądał się z trwogą dookoła. Bał się, że gdy ruszy przed siebie, pech nie opuści go już do końca dnia. Nie mógł także myśleć spokojnie o tym, że kiedy on tu stoi jak głupi, inni dorożkarze nie tracą czasu. Wożą ludzi po mieście, a w ich kieszeniach monety pobrzękują w miły dla ucha sposób. Że też ten czart musiał przebiec mi przed samym nosem? Narzekał, patrząc z niechęcią w ślad za kotem. I choć trudno w to uwierzyć, strach przed tą wchudzoną czarną istotą potrafił osadzić go w miejscu do czasu, aż drogę przyjechał jakiś inny powóz. Dopiero wtedy, zdaniem wodźnicy, zły czar tracił swoją moc. Innym razem Bazyl równie dobrze zabawiał się strasząc pcząca chodnikiem staruszki. Defilował przed nimi bez pośpiechu i zawsze osiągał zamierzony efekt. Kobiety zatrzymywały się jak na zawołanie i nie śmiały postąpić ani kroku dalej. Te bardziej strachliwe obracały się na pięcie i natychmiast wracały skąd przyszły. Inne, śledząc kota nienawistnym wzrokiem, przytupywały w miejscu nerwowo. Mogły tak stać i pół godziny, byle tylko nie przekroczyć niewidzialnej linii, którą nakreślił przebiegający im drogę kot. Tak, tak, musimy się zatrzymać, skoro to diabelskie nasienie tędy przebiegło. Zrzędziły i najczęściej przy takiej okazji wymieniały się najnowszymi plotkami. Złowieszczym szeptem mówiły na przykład: nie dalej jak w zeszłym tygodniu to samo spotkało moją sąsiadkę i ta biedna kobieta zamiast zawrócić jakby nigdy nic poszła dalej. No i na kłopoty nie musiała długo czekać, bo już wieczorem niemiłosiernie rozbolały ją zęby. Jaki wpływ mógł mieć czarny kot na równie czarne, bo popsute uzębienie sąsiadki? Trudno pojąć, ale kobiety mogłyby przysiąc, że miały wpływ i że to właśnie ogromny wpływ.
Jego magicznej mocy przypisywano też to, że czyjeś kury przestały nieść jajka, że komuś urosła brodawka na nosie, a ktoś inny spadł z drabiny. A wszystko ponoć dlatego, że Bazel przebiegł przez ulicę. Stały więc tak babiny przykute do drogi niepojętym strachem i czekały, aż ktoś je wyminie, bo dopiero wtedy, ich zdaniem, zły czar czarnego kota tracił swą moc. Od tego czasu minęły lata. Mały psotny kotek wyrósł na mądrego, statecznego kota, który jednak niekiedy nie potrafił odmówić sobie tej małej przyjemności, jak dawniej przecinał znienacka ulicę. Ludzie też się nie zmienili i na widok biegnącego im przed nosem kota stają jak wryci lub przydeptują hamulce w swych samochodach, bo wierzą, że krok w krok za czarnym kotem sunie złowieszczy pech. No cóż, diabła nigdy nie widziałem na oczy i choć połowę życia przesiedziałem na dachu, ani razu nie przyleciała obok mnie czarownica na miotle. A gdybym tak naprawdę miał czarodziejską moc, to przede mną leżałaby teraz pachnąca rybka. W kałużach zamiast wody bieliłoby się mleko, a na świecie w ogóle nie byłoby psów i pcheł. Westchnął Bazel i wsparty o ciepły komin przymrużył oczy. I znów nie było wiadomo, czy rozmyśla nad czymś, czy po prostu drzemie.